Idziemy za ciosem. Wczoraj, czy też poprzedni rozdział książki Niezłamany, jaki zamieszczam tutaj na podcaście Think Dada, no był hardkorowy, muszę przyznać. Musiałem się z nim zmierzyć i to było bardzo ciężkie. Nagrać to wszystko, wyrzucić z głowy, zapisać, przełożyć na dźwięki. Na drugi dzień czułem się lżejszy, fajniejszy. No, sorry, że was tym obarczyłem. Ale jest to jakaś opowieść, jakiś proces, który przeszedłem i byłoby fajnie, abyście też w tym uczestniczyli, jeśli chcecie oczywiście, bo zawsze możecie zastopować i wyłączyć ten podcast. Po co go nagrywam? Po to, żeby pokazać, że mimo tych wszystkich rzeczy, które przeżyłem w swoim życiu, nie poddałem się. I wy też możecie się nie poddać. To, co tam przeżywacie i to, co was trapi, to jest nic naprawdę. Później jest fajniej. Zatem rozdział następny książki Niezłamany. Nazwałem go po. No jest coś przed, później po. Jest czarna linia, która oddziela dwie sytuacje, dwie przestrzenie. Tutaj było, no to była rewolucja. Wręcz przecięcie, ucięcie. To ucięcie miało centymetr przerwania. Dowiedziałem się o tym, kiedy trafiłem na miesiąc do szpitala Stocer w Warszawie. Wyobraźcie sobie, że wtedy, w 91 roku, drugim już wtedy, to był jedyny tomograf, jaki znajdował się w Polsce i on znajdował się w Warszawie. Więc na miesiąc trafiłem do ośrodka rehabilitacyjnego i czekałem sobie na to, żeby zrobili mi to bardzo dokładne zdjęcie, dzięki któremu wszystko można było zobaczyć w środku i podczas badania, które odbyło się, zasnąłem, bo to tak fajnie wszystko mruczało, że po prostu poszedłem spać. A miałem tylko bez ruchu wytrwać w tej tubie. No, okazało się, że tam jest centymetr przerwy, czyli totalna tragedia, totalny fuck up. Cóż można, jak się skacze do wody, do płytkiej wody, bez żadnych zabezpieczeń i po prostu w luźnym ciele. Ale ciekawostka jest ten ośrodek, do którego trafiłem. Położony w Konstancinie, mnóstwo starych budynków przystosowanych i dostosowanych. Fajny park wokół, więc przez ten miesiąc to siedziałem w parku i słuchałem sobie ptaszków. Po tych wszystkich miesiącach bycia w szpitalach to był taki oddech. A fajne jeszcze było to i niesamowite, że udało mi się porozmawiać i porozumieć z rehabilitantami, że nie wsadzali mi do łóżka tuż po obiedzie, tylko miałem czas dla siebie od godziny 15 do 21. I ten cały ośrodek po godzinie 15 zamierał. Wszyscy pacjenci byli w salach, pielęgniarki były na swoich miejscach, tam gdzie zawsze są, a cały wielki kompleks był wyciemniony, pogaszony i sobie przez ten miesiąc na wózeczku fruwałem po tych wszystkich korytarzach, salach, jeździłem windami tam i z powrotem. Fajne to było. Takie jak z takich thrillerów. A ja po prostu śmigałem. Na dole w Stocerze, to był ten jeden z nowszych budynków, była kawiarnia. Więc od czasu do czasu pozwalałem sobie zjeść baton Mars lodowy.
Tak też poznałem koleżanki z Warszawy. Miło wspominam ten pobyt w Konstancinie. Po tym, że oprócz tego oczywiście, że dowiedziałem się, że no niestety nie ma dla mnie nadziei, to był taki oddech. Zabrały mnie dziewczyny na festiwal Hare Krishna i opowiem wam ciekawą anegdotkę, która wydaje mi się, że jest niesamowita. Tam, gdzie zawsze jest taka płaszczyzna, gdzie siedzą ludzie od świateł i od muzyki, to tam mnie postawili właśnie na tym wózku, na torwarze, więc mogłem wszystko widzieć dobrze. Zauważyłem, że obok mnie siedzi pan starszy, ubrany tak jak wszyscy Hare Krishnowcy, prześcieradełka pomarańczowe, różowawe, nie wiem, właśnie nie wiem, co to za kolor. Miał na sobie kwiaty. W geście przyjaźni oddał mi je, więc wszyscy wokół dostali szału, że ten koleś nie ma kwiatów na sobie, więc zaczęli szukać. Zapytałem się obok krysznowca, przedstawiciela Kryszny, no nie wiem, mnicha, czy mistrz siedzi koło mnie. On poszedł do tego pana, coś tam pogadali, wrócił po chwili i mówi: nie, źle powiedziałeś, chłopczyku. To ty siedzisz koło mistrza. No, to było grube i głębokie rzeczywiście. Bez szacunku odniosłem się do człowieka, który wiedział więcej. Ale na pewno na wiele miesięcy dało mi to do myślenia. Myślałem sobie o tych mistrzach, którzy dają nam kierunek, jak się rozwijać i co robić. Dają nam to światełko w tunelu. Dziewczyny zabrały mnie jeszcze na przedstawienie Metro do Pałacu Kultury i Nauki. Jeszcze wtedy śpiewała pani Edyta, która kocha teraz antyszczepionkowców. Shame on you. No i to było też fajne, to Metro. Rzeczywiście wszyscy się wtedy zachwycali. Ja miałem to szczęście, że mogłem to oglądać. Dziękuję. No więc pobyt w Konstancinie był bardzo sympatyczny. Bardzo też podobało mi się tam jedno miejsce, to było jakieś stare kino i zamiast krzesełek były umieszczone stoliki i leżaczki i można było sobie wypić herbatkę, piwko i pogadać. Nie pamiętam, jak się to nazywało. No ale jak na Warszawę, to Konstancin był bardzo dobry. Tak opowiadam o tym, co dookoła mnie było, bo naprawdę do mnie bardzo długo docierało to, że jestem inny i się zmieniłem. W poprzednim rozdziale sugerowałem to, że no sorry, inaczej chwytam widelec, inaczej wydalam, inaczej robię siku, inaczej piszę, ciężej oddycham, szybciej się męczę. Tak, moje ciało przez to, że stało się porażone, zaczęło się inaczej odzywać do mnie. Inaczej sygnalizowało różne rzeczy. Generalnie do dzisiaj się go uczę. I nawet pełnosprawni chyba mają tak, że czasami wasze ciała was zaskakują. I chyba tak już będzie do końca życia, że będziecie się tego uczyć. Co znaczy, jaki skurcz, jaki dźwięk, jakie przesunięcie, jaki ból, czy też co znaczy właśnie to, że zamykacie oczy i coś tam się dzieje w waszej głowie. Jaki jest największy problem? Jak się zmienia wam ciało i siedzicie na wózku? Kartka papieru, która spada na ziemię. Okej, może spaść obrazkiem do góry. Wtedy to, co tam było napisane, jesteście w stanie odczytać, na przykład numer telefonu. Ale gorzej, jak ona spada właśnie odwrotnie. I podnieść ją z ziemi jest najtrudniej.
bo jak siedzisz na wózku inwalidzkim, to jesteś tak 10 cm ponad ziemią. Taki bonus, nie? Że niby nie dotykasz, że jesteś taki super. Ale oczywiście nie jesteś super i z wszystkim musisz sobie radzić, stawać się coraz bardziej samodzielnym, jeśli to jest w ogóle możliwe w przypadku tetraplegii. Dlatego jestem bardzo wdzięczny Magdzie i Dorocie, które spotkałem w Konstancinie, i ich przyjaciołom. I miałem to szczęście i w dalszym ciągu mam to szczęście, że na swojej drodze spotykam ludzi, którzy pomagają, są wsparciem. Naprawdę to jest wielkie szczęście spotykać ich i rozmawiać, być z nimi i czerpać z tego. Mam nadzieję, że ja też w drugą stronę daję, bo to nie fajnie jest tylko brać. Daję z siebie i być może ten podcast i ta książka jest jakimś taką mapą drogową dla wszystkich tych, którzy błądzą, i to, co słuchacie i czytacie, może być też dla was jakąś wskazówką, jak działać. Bo najważniejsze jest to, żeby nie zamykać się w domu. Ja generalnie miałem tak, że nie mogłem usiedzieć na tyłku w domu. To, że były tam schody, ze stromy podjazd, to mnie w ogóle nie ograniczało. Wiem, że wiele osób niepełnosprawnych po prostu boi się wyjść z domu, boi się tej rzeczywistości, boi się tych krawężników. Tak, powoli człowiek uczy się pokory, powoli uczy się, jak prosić o coś. Jest to bardzo trudne, ale można się tego nauczyć. A jak już wychodzisz z domu, zjeżdżasz tą windą na dół, pokonujesz te schody i bariery i później idziesz do ludzi na jakiś koncert, na jakieś spotkanie, albo po prostu idziesz nad Odrę, popatrzeć, jak rzeka płynie, to jest to najfajniejsze, co może być. Więc będąc w tym Konstancinie, będąc świeżo po, parę przypadkowych osób pokazało mi, że można i że trzeba. Co było tam też fajnego? Nie pamiętam, jak ta dziewczyna miała na imię, ale była w podobnym stanie co ja. I ja pojechałem ją odwiedzić do 4 pokoje dalej. Nie, że ktoś mnie odwiedza w szpitalu, tylko ja pojechałem odwiedzić tą osobę. I teraz z tej odległości tych 30 lat prawie stwierdzam, że to było też fajne. Że mogłem pojechać i komuś poopowiadać, jak jest na dworze. I powiedzieć, chodź na dwór, tam jest fajnie, załóż czapkę i ruszmy się. Po co siedzieć w domu? A jak już wyszedłeś na dwór, pojechałeś do granic miasta, możesz pojechać dalej. Możesz pojechać do innego kraju i nic ci nie ogranicza. Ja wiem, bariery. Bariery chyba najważniejsze są w głowie. I tylko tam sobie je robimy. To był tylko miesiąc w tym Konstancinie. Ale z perspektywy tych wielu lat, teraz stwierdzam, że to był bardzo fajny miesiąc. I bardzo dużo mi dał. Bo później po prostu zacząłem to robić po powrocie do Wrocławia. I robiłem to. Pisałem wiersze, pisałem listy, rysowałem. Byłem niespokojnym duchem, który nie mógł siedzieć na miejscu. Oczywiście wielu moich przyjaciół, nie widząc sensu, osoby niepełnosprawne, nie widząc sensu, po prostu nadużywały alkoholu albo siedziały przed telewizorem, pobierając sobie śmieszną rentę i nie mając żadnych marchewek i zachęt, żeby wyjść z domu. Podoba mi się podejście zachodnie. Tam, i to nie jest luksus, a jesteś osobą niepełnosprawną, znajdują ci szkołę, kończysz ją, dowożą cię do niej, przywożą cię z niej, przystosowują ci mieszkanie. Później dają ci możliwości wyboru 3 prac. Wybierasz sobie jedną.
Dostajesz samochód, możesz dojeżdżać do pracy, pracujesz. I wiesz, jak spłacasz ten dług? Płacisz podatki, ponieważ jesteś pełnosprawnym, pełnoprawnym obywatelem kraju, który dał ci szansę. W Polsce? No jeszcze daleka droga przed nami. Bo wystarczy, że zarobisz troszkę więcej, a ZUS już chce ci to zabrać, bo nie możesz być aktywny. Nie możesz być fajny, mieć 10 prac i działać mózgiem, a nie rękami. Ja bardzo bym chciał rozwalać mury, kafelkować, kłaść tapety, nie wiem, coś przykręcić w domu. Ale jedyne, co mi zostało, to mózg. I on jest najważniejszym elementem mojego ciała, które daje mi szansę, żeby nie utonąć, żeby zarobić pieniądze. Okej, okay, później jest serce, dusza i tak dalej. Ale wasza głowa, w waszych głowach jest potencjał. Moi drodzy, więc po zawsze jest bardzo ciężko. Na początku. Nie wiem, ja tak czasem mówię, że to trwa 16, może 7 lat. Trudno to określić. To cały czas trwa. Cały czas jest po. Ale jest to już 30 lat temu. 30 lat to trwa. Jest po. Naprawdę jest coraz lepiej. Więc muszę wrócić do tego Konstancina. Może wkrótce pojadę. Odwiedzę Dorotę i Magdę. Pozdrawiam was. No. Jakże lekko się teraz opowiada o tym wszystkim. Jak w poprzednim rozdziale opowiedziałem o tym, jak se zrobiłem bubu. Zrypałem się. Zniszczyłem sobie życie. A teraz powoli buduję opowieść, jak się z tego podźwignąłem. Fajnie, że mnie słuchacie. Dziękuję. To był podcast Think Dada. Tomasz Jakub Sysło. Dziękuję, że jesteście ze mną i słuchacie mojego głosu. Bądźcie niezłamani. Na każdym kroku i w każdym ruchu. Niezłamani. Dzięki.